Witam was w kolejnym odcinku The Sims 4, który bardzo dawno nie wiem, a w ogóle dlaczego ich nie było, bo nie zrobiłem, ale za to mam dla was idealną wiadomość, ponieważ mam nowy pakiet rozgrywki, dodatek, spotkajmy się, a więc będzie jeszcze lepsza rozgrywka niż myślałem. Niestety, kiedy tworzyłem Simów, nie miałem jeszcze tego pakietu, ale teraz będziemy mieli dwa dodatki, czyli witajmy pracy i spotkajmy się oraz pakiet rozgrywki Ucieczka w plener. Jeśli byście chcieli jakieś inne, to piszcie w komentarzach. A teraz historia, która mi się przydarzyła dzisiaj, kiedy patrzyłem na komentarze pod poprzednim odcinkiem. O, Jaś, to ja, twój kuzyn Wojtek. Pozdrów mnie na ODC, please. Yeah. Dobrze, dobrze. Pozdrawiam cię! Okej, a teraz przejdźmy już do odcinka. Witam was! Jestem już po tym krótkim wstępie. Możemy zaczynać w naszej rodzince, która tu jest tam. Bo tam. Umieść rodzinę. Mamy tylko 26 tysięcy. Bo ja się przeprowadzę do Windenburga. Gdzie jest to? Kluby mają swoje raje, czy tam coś. Gdzie jest taki wolny domek, który nie przekracza mocność? Jedna sypialnia. To są dwie sypialnie. No, było. Idziemy. Wyposażę. W ten sposób zaoszczędzimy kasę. No to zaczynamy grę, prawda? Na ogół muszę wam powiedzieć, że nie grałem w Sims. Grałem to znaczy w tym czasie, ale po prostu kompletnie zapomniałem o tej serii na kanale. Ale dzisiaj, kiedy to kończył się wakacje, wreszcie się nagrałem. Właśnie, niedawno zauważyłem, że pojawił się Reddit Airport na moim tym. No ładnie nawet. Pozdrawiam domek. Wszystkie domki. Wszystko zrobić do budówkę, tak zwaną. Idealna to budówka będzie dla córeczki. W ogóle dobrze, że takie cechy nacechowałem tego brata naszego, ponieważ także będzie mógł dołączyć do klubu w ten sposób, do klubu renegaci. Co by na takiego człowieka pasuje? Więc gdyby mu się udało, to na pewno za niego kciuki trzymam. Dołączył do beznadziejnych klubów, który się z ideałów wyśmiewał. Jako ojciec nie trzymam za niego kciuków. Nie, są drzwi, przepraszam. Myślę, że to jest okno. Nie, to jest okno w końcu. Cytujcie, nie wierzę. U góry mam bandykama, bo wam zrobiłem tak ładnie. No, ani ja dzięki temu nie mam wcale tak ładnie, pięknie. Mm.
Mogę jakoś ładnie... Dobrze, tutaj takie coś, a tutaj skopiłem sobie to. A jeszcze łóżko. Co ja chciałem zrobić? Tutaj przejście przez mod pod. Te łóżka chyba będzie niewygodne. Stołek na razie tym braciszkowi usunę. Klawisze nie działają, więc jeśli wiecie, jak to naprawić, w komentarzach na dole. No, bardzo ładnie. Podobnie niewygodne. O, takie ładne, piękne dla synka. Tutaj dla małej córeczki. Jak najtańsze łóżko firmy Kinderstube. Teraz najlepsze ze wszystkich biurek trzeba ustawić. Żeby syny i córeczka mogli odrabiać lekcje. Teraz dla nich krzesełka. Dla córeczki i dla syneczka. Tutaj będą odrabiać lekcje. Świetnie sobie już radzę. Muszę patrzeć, czy mi się... Dzisiaj oczywiście sobie pogram, nie będę cały odcinek budował, na szczęście, oby. To kiedyś będzie basen, ale nie teraz, bo nie chcę płacić. Te miliardy, miliardów. Bardzo ładne, na razie nie chcę. Na razie inwestujemy w dom. Dobrze. Coś tak liżę. Dobrze. I tutaj będzie trzecie biureczko. Ale jak na razie chcę drzwi tutaj dać. Żeby mogły jakkolwiek są białe. Najprostsze. To tutaj w ogóle nie może być te niewygodne łóżka. Później mi się skarżą Simowie. Bolą mnie plecy. Takie wkurzające. Dobrze, jak na razie takie łóżko. Nie ma żadnego niewygodnie. W tym już chyba jest. Słupszy snów. Nie zamierzam wydawać pieniędzy na to. Dobrze, kuchnia jest, zjadalnia oczywiście, by naprawić i tutaj będzie oczywiście telewizor normalnie. Gdzie będziemy jeść? Osoba, która tworzyła ten dom, naprawdę nie wie, że ludzie potrzebują jedzenia? No dobrze, jak na razie. Stoł. Kibarowa. No, żyjemy tych najprostszych, najtańszych. Dwa sto. Dobrze, przynajmniej mamy jakieś porządne te kuchenki. Nie pasuje kolorystycznie. I teraz ostatni moment, ostatnia rzecz. Za chwilę mi się pewnie skończy czas. Mam limitowany czas w panikamie. Najzwyklejsze z najzwyklejszych biurek. Krzesło, są jakieś ładne kolory.
Co taki? Albo ten pokolorujemy na jakiś. Taki nie. Ten czarny, ten czarny. A, taki coś. Albo ten biały, ten czarny. No, tak coś. Teraz najgorszy moment, czyli wybrać komputer. Eta. Kupujemy sobie ten. Dobrze. Koniec przyjemności. Zrobiliśmy karkasy. Chciałem. Bałem, czy to nie będzie ogromny wydatek. Ale telewizora już dzisiaj nie kupujemy żadnych. Krok pierwszy. Prac. O kurczę, mi się już czas skończył, więc pozwolicie, że zrobię cięcie. Okej, już wróciłem. Że trzeba zrobić to. Podjąć karierę zawodową. Ty też podejmij. Wezmij Jasmin Holiday. Twoja kariera guru techniki. Twoja kariera. Jakieś dobrze opłacana praca. Kuchmistrzyniu, nie chcę mieć dwóch. Autorka, może. Nie. Ale tam mam. Jakaś autorka, bo. Tylko. Czekajcie, gdzie będzie jakoś. Tam będzie to być 4 dni. Tutaj też. To jest bardziej normalnie. W sobotę i w niedzielę nie pracuję, no to to. Dobrze. Filip jest złośliwy. Jest szczęśliwy. Teraz zawalni się zle z powodu choroby. Ponieważ jesteś wkurzający i musisz mieć jedynkę. O, teraz się przytula i oczywiście teraz dzwoni. No, taki szczęśliwy. Niestety jestem chory. Do widzenia, panie. Moim zdaniem wcale nie chorujesz. Och nie. Och nie, jak to wcale nie choruję? Jestem chory. Dobrze, teraz dołącz do klubu. Kto do niego należy? Paolo. Paolo się zachowywać i ćwiczyć. Nie odrabiać lekcji, nie jakąś. Kurczę, nie ma lepszej renegaci. Morder Wolfgang. Wszystkich sabotuj. No, to jest idealne. Poproszę zaproszenie. Co to on jest liderem? Filip, podobno interesuje Cię dołączenie do klubu Renegaci. Spędź z nami trochę czasu, a jeśli nam się spodoba, się poprosisz przyjęcie do klubu Rodowaczym, to idziemy do miejsca, nazwij właśnie na stronie, upalny dzień. Jest już noc. Lepiej spędzić na basenie. Spotkaj się z nami. Tak, zaraz tam będę. Okej, wróciłem. Rozpoczęcie spotkania klubu, Filip. Musi dobrze, zrobić dobre pierwsze wrażenie na słowach klubu Renegaci. Podczas ich spotkania powinien wychodzić w internacji z kolączkami klubu. Dobrze, pójdzie poprosić o przyjęcie do klubu Renegaci. W ogóle w tej pierwszej 10 minutach zajmę się a w drugich 10 moim jawnem. W tym odcinku zajmę się tą panienką i mam. No nie wiem.
A jak na razie z tego niesłychanego syna, który chce się do najgorszych klubów świata. No i kto do niego należy? Najpierw chcę zobaczyć. To jest lider. Okropność. Tu jest jakiś... Kto to jest? Renegaci. On jest... Wolfgang Łucz. Ja mu też. To inaczej było. A propos tego tych renegatów. Szukasz przyjaciół, chcesz zdobyć foto renegatów? A to Peszek, który zbiera. Bo oni to inaczej wyglądają. Wiesz, Morten, ten Wolfgang. Kropność. Łe, nie zachowuj się podle wobec klubu ideału. Żona ma ideał. Kto to jest? Bo się podle. Grubianickie powitanie. Dobre wrażenie. Teraz poproszę przejęcie do klubu renegaci. Błagam, błagam, powiedz, jak to jest całe moje życie. Ja cię ciebie obśmieję. Czego jest spięty? No poproś! Do renegatów ja chcę dołączyć. Ty! Dobrze, musimy dalej. Z Beatą jesz. Czekaj, zmyślą na złe wieści. Podłe. Oczerniaj innego Sima. Czerniaj Kinga. To są spięci na mój widok. Nie, robisz to fatalnie, jeśli mnie zaraz nie przyjmiesz. No, on to widział na jego własnym. No o! O ty, ostatnia masz szansę. Zmierza w dobrym kierunku. Nie rzekaj na rodziców. Oficjalnie.
samej? He, gada. Rinka shall. Oh, pan. Sabotuj obiekt. O kurczę, już mija czas, a więc zaraz się widzimy. Yes! Zwycięstwo właśnie! Spróbowałem! Dobrze. Zwycięstwo, renegaci. Zwycięstwo. Możemy wracać do domu. Jeszcze skok. Przewrót w tył. Zanim pójdziemy do domu. Skok na pożegnanie. No nie no, skok na pożegnanie. Skok dla grupy. Przewrót w tył. No, masz robić skok dla grupy. Do domu wracaj za karę. On umie skakać, a ty nie. Ty nawet do domu nie umiesz iść, okej. Stop. Wróciłem już, a tutaj niespodzianka, rachunki. Nie zapłacę rachunku. Wszyscy są głodni, oni pogodni. On o siebie nie zadbał. No idź, siusiu. Siusiu. Pewnie zjedz sobie jakieś niezdrowe żarcie. Później idź spać. Przyjmij sobie jeszcze to łóżko na własność. Umył ręce. To chociaż. Zrobił. Teraz pomyć rąk. Będzie tłuste chipsy. No co innego. Ma robić. A ty zbierasz kasę. O, opłać rachunki. I znajdź sobie pracę. Zbierasz kasę na swój własny komputer. Bo rodzice nie pozwalają wam korzystać. Ale jak widać nie. Pozwalają od dzisiaj. No nie wiem. Tutaj obaj. Bo ja was zamknę. Ja będzie zakaz wchodzenia do sypialni rodziców. Zobaczę. Teraz chodź jeszcze. Nie. Myślę. Seriously. Ona nie jest ich. Do. Teraz zapytam się wprost. Czy on, czy Natalia Nowak, to jest jego żona? Zobacz. Znajomość. To jest syn. To jest córka.
To jest już Natalia. Chyba się rozwiedliśmy. Skoro tak, to będę miał nową dziewczynę. Ty, Natalia! Odchodzisz! Ups, przepraszam. Odchodzić! To serio. Ej, oszustwo. Trzeba ćwiczyć, pamiętaj. Mam rodzinę, gdzie mam taką samą, ale nie ćwiczyła. Teraz ma taki duży... No. A ona się śmieje jeszcze. Ja bym ją skrzyczał za to. Nie ma, szukamy kobiety. Tutaj nie znajdziemy, bo nikt nas nie był. O, możemy się wykąpać. Kurendy. O. Idź na ryby. Ryby sobie połów. Nie, no po kamyczkach, jak fajnie. A tędy nie można było przejść. Nie. Kto dzwoni? Okej, o nie. Strzeżenie ze szkoły, nie. Nie idź do liceum. Po co? Dobrze, a ty ułów te ryby. Bo pracy dzisiaj nie ma. O, komik powitalny. Nie. Jak chyba nie jesteście tutaj, mile widziani? Jesteście. Fajnie. Przesuwimy. Aha. Okej, no urwijmy się z lekcji. Przepraszam, ale ten Jan z tymi rybami mnie wkurza. Urwijmy się dzisiaj z lekcji. To w ogóle przyjdzie taki czas, że będzie udawał, jest chory, tak? Dadzą mu zwolnienie. A co ja zrobię? Dam mu lekarstwo. To będzie niezłe. A ja mu dam lekarstwo. O, to będzie dobra. Na pagarach! O, fajna muzyka. No, zamów drinka. Kiedyś taniego. No, wolę to nie. Wolę sobie zamów. Sami na nagarach, jeny. Opuszcza lekcję. Wszyscy bawią się świetnie. Nie, na bagary poszedł. To dopiero dostanie mu się. No i zamów sobie drinka. Sami młodzi dorośli. Nie, dorośli. Tu nie znamy. Aha. Zamów drinka, tak on jest dziecki, no. Jak to my, a
Jakiś pani z całym globem. Ostatni raz coś zamawiasz, a później do pracy. Idę do domowej, do zwykłej. Słodka, pnikam teraz. Później musisz zwrócić, bo... Znajdź pracę, a później opłać rachunki twoje. Wow. Tak popisuję. No i wszystko spadło. A, wstaniesz. Przepraszam was za to. Na mnie nie było przez chwilę. A przez mnie pewnie długą chwilę. Czy znowu zagadałem. Opuszcza lekcję. Już od godziny 8. Nie wiem, za chwilę zobaczę jak czas. O, parkiet. Pojedynek taneczny. Fluency Lambert. Z Alicją jesz malinek. Tańcz! Wejdźmy sobie teraz poedytuję to miejsce. Pozwolicie oczywiście. Obyście pozwolili. Proszę, 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 proszę was bardzo. Pomogli. Pozwolili mi. Tak zwane narzędzie piwnic mamy. Dobrze. I teraz schody. Schody to niebezpieczne urządzenie. Na szczęście mamy darmowe schody. A tutaj będzie podium DJ-a. Mamy. Tam jest prawie najlepsze. Dobrze, tutaj jest takie i teraz parkiet. Parkiet taneczny. Czy to z powodu podiumu DJ-a nie mogę go postawić? Aha. No, to są schody. To nieco powiększyć. Tam jeszcze jakieś. Par. Kreatywność.
małe. No, jeden. I małe. Zaraz! Nagrywam! Dobrze. W ten sposób mamy. No, z którym mogę DJ-ować. Trudny DJ. Specjalny. Te głosery. Retro, no chodź. To tańczył. Już koniec po lekcjach. Tymczasem mamy tutaj. Następnym razem pójdziemy do szkoły. Ale tymczasem się z wami żegnam. To było na tyle z tego odcinka. Fajnie, no. O, no. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Pa, pa.